Legionowski ratusz musi mieć w sobie coś wyjątkowego, skoro tak często goszczą w nim regionalni oficjele. We wtorek odwiedzili go ponownie, tym razem na zaproszenie wojewody, który jak co pół roku spotyka się z mazowieckimi samorządowcami. I co pół roku w jakimś stopniu zdajemy samorządom sprawę z realizacji głównych zadań rządu, które w dużym stopniu dotyczą też samorządów i bez współpracy z samorządami realizacja tych zadań na pewno nie byłaby możliwa w takim zakresie, w jakim one są realizowane. Według wojewody rządowo-samorządowa kooperacja pozytywnie wpłynęła m.in. na poziom bezpieczeństwa. Co ważne w każdym jego aspekcie, policjanci są podobnego zdania. I jak to oni na dowód przedstawiają statystyki. Dzisiaj główną miarą bezpieczeństwa to jest poczucie bezpieczeństwa. A to poczucie jest coraz większe. To jest ponad 70% osób, ankietowanych, badanych osób, docenia pracę policji. Ba, to jest coraz większy odsetek osób czujących się bezpiecznie w miejscu zamieszkania po zmroku. A więc to jest główny czynnik tego, że możemy powiedzieć, że jest bezpiecznie, że ludzie czują się bezpiecznie. Duży w tym udział mają też mazowieccy strażacy. Konferencja w Legionowie umożliwiła im zarówno podsumowanie ostatnich działań, jak i wyartykułowanie potrzeb. A okazja była przednia, bo tylu prominentnych samorządowców w jednym miejscu spotkać raczej trudno. Trudno też, zwłaszcza w dobie kryzysu, budować drogi. We wtorek wojewoda tłumaczył, dlaczego rządowej kołdry nie starczy na okrycie wszystkich zapowiadanych wcześniej inwestycji w tym zakresie. Ale miał i dobre wieści. Od lipca tego roku w województwie mazowieckim zacznie obowiązywać nowy plan ratownictwa medycznego. Najważniejszą zmianą jest nasze stałe dążenie do skrócenia czasu dojazdu karetki pogotowia dla pacjenta i temu służy zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania. Stopniowo rozmieszczamy karetki pogotowia w trakcie dyżuru bardziej równomiernie po terenie województwa. Nie zmniejszając liczby zespołów ratownictwa medycznego, staramy się, żeby one było bliżej miejsca zdarzenia. Ma to umożliwić dotarcie do pacjenta w maksymalnie kilka minut. Nowy system zakłada także profesjonalizację dyspozytorów i unowocześnienie podmiotów świadczących usługi ratownicze. Odchodzimy więc od takich rejonów operacyjnych, w których działały dwie albo trzy karetki i zmierzamy w kierunku rejonów operacyjnych dużych, gdzie jeden dysponent dysponuje większą liczbą karetek, ale rejon obejmuje nie jeden powiat, a kilka przynajmniej powiatów. W tej swego rodzaju centralizacji wojewoda widzi szansę na szybszą i bardziej skoordynowaną pracę zespołów ratowniczych. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w przeciwieństwie do dróg cała operacja nie okaże się za droga.